Zadanie jest takie: Rakieta startuje z platformy startowej. Wysokość jej lotu w metrach x sekund po odpaleniu można modelować przy pomocy następującego wzoru: h od x równa się minus 4 razy x plus 2 razy x minus 18. I pierwsze pytanie jest takie: na jakiej wysokości znajduje się rakieta w chwili odpalenia? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie sami. Ok. Ile wynosi x w momencie odpalenia rakiety? x to czas w sekundach po odpaleniu. Wynika z tego, że w momencie odpalenia rakiety x równe jest 0. W takim razie wysokość, na której znajduje się rakieta w chwili odpalenia, to h od x równego 0, czyli h od 0. Żeby wyznaczyć h od 0, wystarczy, że w tym wyrażeniu za każdy z x podstawimy 0. h od 0 równa się minus 4 razy 0 plus 2, czyli razy 2, razy 0 minus 18, czyli razy minus 18. To się równa minus 8 razy minus 9 razy 2, czyli plus 72 razy 2, czyli 144 metry. No, i tutaj pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe, że w momencie odpalenia rakieta znajduje się na wysokości 144 metrów. Rozsądek podpowiada, że w momencie odpalenia rakieta powinna stać na platformie, czyli powinna znajdować się na wysokości 0 metrów. Powinna dopiero startować. Może zróbmy tak, że zostawimy taką odpowiedź, jaką otrzymaliśmy na podstawie obliczeń, i przyjmiemy jednocześnie, że model jest słaby, ale że innego nie mamy. Pamiętajcie, że model nie jest rzeczywistością, tylko pewnym przybliżeniem rzeczywistości, pewnym opisem, który na przykład pozwala stwierdzić, jak wysoko wzniesie się rakieta bez konieczności jej odpalania. Ok, następne pytanie: ile sekund po odpaleniu rakieta uderzy w ziemię? Jeszcze raz zatrzymajcie film i znowu spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie sami. No dobrze, zastanówmy się, co to oznacza, że rakieta uderzy w ziemię. W sensie lotniczym albo kosmicznym oznacza, że po prostu zakończy się lot i rakieta wyląduje, ale w sensie modelowo-matematycznym oznacza to, że jej wysokość będzie wynosiła 0. Pytanie brzmi: ile sekund po odpaleniu, czyli pytamy o czas, czyli w modelu pytamy o x. Chcemy wiedzieć, ile wynosi x, kiedy h równa się 0. Możemy w tym celu ułożyć równanie. Jeżeli h od x równe jest 0, to możemy zapisać, że 0 równe jest minus 4 razy x plus 2 razy x minus 18. Iloczyn trzech wyrażeń równy jest 0, kiedy wartość przynajmniej jednego z tych wyrażeń równa jest 0, czyli minus 4 nie może być 0, x plus 2 równe jest 0, wtedy wartość całego iloczynu równa jest 0, lub x minus 18 równe jest 0, czyli x równe jest minus 2, lub x równe jest 18. Pamiętajcie, że x jest liczbą sekund po odpaleniu rakiety. Można powiedzieć, że x to czas lotu. W związku z tym, x równe minus 2 to 2 sekundy przed odpaleniem. Myślę, że możemy tę odpowiedź odrzucić, chociaż z drugiej strony można też taki wynik zinterpretować w inny sposób. Przyjmijmy może, że w czasie x równe minus 2 rakieta wystartowała, a wylądowała, czyli uderzyła w ziemię, tak jak w pytaniu, jakiś czas potem. Dokładnie w czasie x równe 18. 18 sekund po odpaleniu rakieta osiągnęła wysokość h równe 0, czyli wylądowała, albo mówiąc inaczej, uderzyła w ziemię. Następne pytanie. Ile sekund po odpaleniu rakieta osiągnie maksimum wysokości? Jeszcze raz zatrzymajcie film i jeszcze raz spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie sami. Najważniejsze w tym pytaniu jest to, że jeżeli mamy krzywą taką jak ta, czyli parabolę, jeżeli współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, jeżeli tego nie widzicie, to wystarczy wymnożyć wartości w nawiasach, współczynnik przy x kwadrat wyniesie minus 4, to parabola skierowana jest wierzchołkiem w górę, w dodatnią stronę osi Y i współrzędna x tego wierzchołka jest średnią arytmetyczną miejsc zerowych, bo parabola jest symetryczna. Czyli jeżeli wyznaczymy. To miejsce zerowe i to miejsce zerowe to współrzędna x wierzchołka leży w środku tego odcinka. Wartość x, czyli czas w sekundach po odpaleniu, po którym rakieta osiąga maksimum wysokości, jest średnią arytmetyczną tych dwóch wartości. Miejsca zerowe już wyznaczyliśmy. Wiemy, że h od x równe jest 0, kiedy x równe jest 18 lub kiedy x równe jest minus 2. Żeby odpowiedzieć na pytanie, wystarczy znaleźć wartość w środku pomiędzy x równe minus 2 i x równe 18. Minus 2 plus 18 podzielone przez 2 równa się 16 przez 2 równa się 8. Po czasie x równe 8 sekund rakieta znajduje się w najwyższym punkcie swojego lotu. Ostatnie pytanie. Jaką maksymalną wysokość osiągnie rakieta? Jeszcze raz zatrzymajcie film i jeszcze raz spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Wiemy już z poprzedniego pytania, że rakieta osiąga maksymalną wysokość, kiedy x równe jest 8, czyli 8 sekund po odpaleniu. Żeby wyznaczyć tę wysokość, wystarczy wyznaczyć h od x równe 8, bo taka jest właśnie wartość funkcji: wysokość h po czasie x. Jeżeli za x podstawimy czas w sekundach po odpaleniu rakiety, to wartość funkcji h od x będzie wysokością, na której znajdzie się rakieta po tym właśnie czasie, po czasie x sekund od odpalenia. h od 8 równe jest minus 4 razy 8 plus 2 razy 8 minus 18. 8 plus 2 to 10, 8 minus 18 to minus 10, minus 4 razy minus 100 to plus 400 metrów. Dziwny model, ten początek lotu jakoś tak nie za bardzo pasuje do rzeczywistości, ale tak już z modelami jest. Jedne są lepsze, inne gorsze. Ważne jest, żeby umiejętnie się takim modelem posługiwać i odpowiadać przy jego pomocy na pytania. Tak jak to zrobiliśmy.